Parlamentarny Poniedziałek w Radiu Opole. Naszym gościem jest senator Danuta Jazłowiecka, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, pani senator. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, pana redaktora również. Pani senator, a dlaczego Senat nie dał posłuchu namowom argumentacji przedstawionej przez rządowego negocjatora, który w Brukseli negocjował zmiany do ustawy o Sądzie Najwyższym i wprowadził te swoje poprawki? Jednym zdaniem powiedziałabym, bo nie dał się nabrać. Otóż rzeczywiście pan minister Sęk opowiadał to, jakie to negocjacje prowadził w Komisji Europejskiej i że Komisja Europejska przygotowała nam to prawo i tak naprawdę nie powinniśmy nawet przecinka ani kropki zmieniać. Jest to jedna wielka bzdura i dziwię się, że w ogóle PiS pokusił się o taką interpretację, tym bardziej, że ciągle krzyczy, że nie będzie nam Unia Europejska decydowała, co mamy robić. A tutaj proszę, napisała nam nawet prawo i nie wolno nam nawet kropki przestawić. Tak jak powiedziałam, jest to totalna bzdura, dlatego że Komisja Europejska nie ma prawa przygotowywać za jakiekolwiek państwo członkowskie prawa. Może tylko mówić, jakie cele, może omówić, jakie cele chce osiągnąć, co trzeba poprawić, ale jak to robi państwo, to jest coś zupełnie innego. Oczywiście czym innym są rozporządzenia, ale te rozporządzenia przygotowane przez Komisję Europejską są dyskutowane w Parlamencie Europejskim ze wszystkimi reprezentantami wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, a potem w Radzie ze wszystkimi ministrami. Także rozporządzenia, które przychodzą i w takiej formie, w jakiej wyszły z Unii Europejskiej, są wdrażane w państwie członkowskim, są wypracowane wspólnie, nie przez Komisję Europejską. Dziwię się, że pan minister pokusił się na takie interpretacje. Mało tego, podczas dyskusji z nami opowiadał o tym, jak to jest objęte tajemnicą dyplomatyczną i nie może powiedzieć, z kim rozmawiał i nie może powiedzieć, o czym rozmawiał, jakie decyzje zapadły. Otóż tym bardziej dziwi, że widzimy, iż ta propozycja, która została złożona, absolutnie nie spełnia kamieni milowych. Dam taki najprostszy przykład. Wprawdzie przykład, który właśnie stosowany jest, czy standard, który stosowany jest w rządzie PiS. Otóż minister jest premier jest podwładnym ministra. Taki mamy przykład Morawiecki-Ziobro. I podobnie tutaj zastosowano taką samą propozycję. Otóż proponuje się, aby podporządkował sobie Sąd Najwyższy. No nikt, żaden prawnik, który być może jest bezpośrednio po studiach, ale tylko w sprawach dyscyplinarnych. Najważniejszych, nie zgodzi się z takim rozwiązaniem i nie uzna tego jako praworządność. Senator, ale ja tutaj mam taką wątpliwość. No, skoro państwo byli przekonani i są nadal przekonani, że to nie są poprawki, które zostały uzgodnione z Komisją Europejską, szerzej nazwijmy to z Brukselą, to może trzeba było powiedzieć, sprawdzamy, nie wnosić poprawek, zostawić otwartą drogę do przyjęcia projektu takim, jakim jest i poczekać i zobaczyć, co będzie. Muszę pan powiedzieć, że duża większość naszego elektoratu chciała, żebyśmy nie głosowali za tym prawem, ale i to była bardzo trudna decyzja dla nas. I bardzo trudna decyzja, żeby po przyjęciu poprawek zagłosować jednak za tą ustawą, po to, byśmy mogli te środki dostać. Proszę państwa, giną firmy. Zamykane są przedsiębiorstwa, ludzie tracą pracę. Oczywiście statystyki pokazują, że nie ma wzrostu bezrobocia, tylko dlatego, że w tej chwili coraz większa grupa osób idzie na emeryturę. To jest niepojęte. Ludzie mają świadomość tego, że będą mieli niską emeryturę zaraz bezpośrednio po przekroczeniu wieku emerytalnego, ale natychmiast następnego dnia zgłaszają swój wniosek o emeryturę, bo nie chcą pracować w takich warunkach, w jakich pracują. Albo właśnie są likwidowane firmy i wtedy są te przesunięcia, te emerytury. Może na boją się, że jak opozycja dojdzie do władzy, to im podniesie wiek emerytalny. Nie, jestem przekonana, że wtedy będą starali się o podjęcie pracy ponownie i utrzymanie swojej emerytury i pracy po to, żeby poprawić swój standard życia, bo trzynastki, czternastki, które są, to jest też jedno wielkie oszustwo, dlatego że emerytury nie są na bieżąco waloryzowane i od tej waloryzacji zupełnie inna byłaby ta trzynastka i czternastka, czyli znowu tutaj jesteśmy oszukiwani, a poprzez niewaloryzację
ryzywanie. Mamy tylko jakieś śmieszne pieniądze, które no, cieszą nas, bo państwo senator, za nas niby oszczędza. Ale wróćmy do tego projektu o Sądzie Najwyższym, bo ja nadal nie rozumiem. A po co były te poprawki? No przecież gdyby... Żeby poprawić praworządność. No ja wiem, ale gdyby Senat przyjął w takim kształcie, w jakim przyjął to wcześniej Sejm, no to cała odpowiedzialność spadałaby na Sejm. Ale proszę pana, ale nie, ludzie nie mieliby pieniędzy. Te pieniądze nam się należą. My potrzebujemy te pieniądze. My już półtorej roku. Zgoda. Od półtorej roku inne państwa członkowskie się już rozwijają. Przyjęcie tego projektu w takim kształcie, bez poprawek, to podobno byłoby właśnie otwarcie drogi do tych pieniędzy. Panie redaktorze, w całej Unii Europejskiej, a szczególnie w strefie euro, inflacja spada. Spada z miesiąca na miesiąc o kilkasetnych procenta i za chwileczkę będzie na poziomie, który spowoduje dynamiczny wzrost gospodarczy. A u nas, jak ja rozmawiam z kolegami z innych krajów i mówię, że u nas jest 17-18% inflacja, to oni nie wierzą, jak to jest możliwe, że możemy sobie poradzić. Ja też jestem pełna zachwytu i szacunku dla naszego społeczeństwa, że w tak trudnych sytuacjach daje sobie radę, mało tego, jeszcze pomaga z własnej kieszeni, wydając pieniądze, wspierając uchodźców, którzy są w Polsce. A myśli pani, że Sejm przyjmie ten projekt ustawy o Sądzie Najwyższym z państwa poprawkami? Ja uważam, że zrobiłby głupotę, gdyby nie przyjął, dlatego że te poprawki dają szansę, że my pieniądze z Unii dostaniemy. Jeżeli nie przyjmą, to się stanie to, co pan powiedział. Ale powiedział wtedy, że nie przyjęli, bo wprowadziliście poprawki. No nie. Jeżeli przyjmą poprawki, to pieniądze dostaną, bo my wypełniamy, te poprawki wypełniają kamienie milowe. Wyraźnie jest w dokumentach zapisane, na czym mają polegać te kamienie milowe. Ja nie wiem, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czytają ze zrozumieniem, czy może tylko wyjątki jakieś czytają i dlatego nie rozumieją tego, w jaki sposób ma nastąpić ta poprawa i ta naprawa praworządności. Natomiast nasze poprawki dają tę szansę, żeby te pieniądze dostać, więc jeżeli oni odrzucą te poprawki i złożą swój projekt, to jest oczywiste, że tych pieniędzy nie dostaniemy. Tylko ja już pomijam, że to nie taki... tylko ustawa, tylko sama ustawa da tę szansę, ponieważ tak naprawdę ustawa musi być wdrożona, musi być złożony wniosek, a jak widzimy z tym Prawo i Sprawiedliwość ma najwięcej problemów. No w tym kontekście przywołuje się też przykład tej nowelizacji, którą przygotował swego czasu prezydent, no i do której mu wprowadzono właśnie na poziomie Sejmu z kolei poprawki, co miało się stać później powodem no, całego tego zawirowania związanego z KPO, z kamieniami milowymi. Prezydent często powtarza, że gdyby nie te poprawki, które zostały wprowadzone w Sejmie, to już dawno byśmy pieniądze z KPO mieli. Ja panu coś powiem. Ja spędziłam 10 lat w Parlamencie Europejskim i negocjowałam dosyć trudną dyrektywę z Komisją Europejską, z państwami członkowskimi. I negocjowałam je bardzo często bezpośrednio z ministrami. To był taki troszeczkę innowacyjny sposób przygotowania dyrektywy, ale dzięki temu się udało nam ją przygotować. I ja wiem, jak te procedury wyglądają. Negocjowałam też jeszcze fundusze przedakcesyjne z Komisją Europejską, więc też wiem, jak te standardy w Unii Europejskiej wyglądają i w jaki sposób trzeba odczytywać intencje Unii Europejskiej i intencje nasze. I to, co jest zapisane, że to jest szalenie istotne, co jest zapisane. My nie możemy stosować takich zwyczajów, jak jest z poprzedniej epoki, że szukaliśmy furtki w przepisach prawnych, żeby przez nią sobie przejść i pominąć te przepisy prawne. Tu jest transparentność, tu jest przejrzystość i tego się trzeba trzymać, bo to da nam szansę na uzyskanie tych pieniędzy. A nie ma złej woli? Złej woli z czyjej strony? Ze strony Komisji Europejskiej, brukselskich urzędników? Czy pan myśli, że Komisji Europejskiej jest na rękę dzisiaj w konflikcie, jaki mamy na wschodzie, jest dodatkowy konflikt z Polską? Proszę pana, my byliśmy Beniaminkiem Komisji Europejskiej do 2015 roku i się nam współpracowało fantastycznie. I Komisja też chce mieć takie warunki do rozwiązywania globalnych kryzysów, do rozwiązywania kryzysów europejskich, a nie poszczególnych państw członkowskich. Tym bardziej, że ciągle są jakieś informacje, że w tym państwie trzeba poprawić to, w tamtym państwie trzeba poprawić coś innego, jeszcze w innym państwie coś innego. Są przygotowywane rokrocznie raporty na temat różnych spraw związanych z polityką społeczną, polityką gospodarczą i ochroną środowiska. I w ramach tych raportów Komisja rekomenduje zmiany, jeżeli jakieś państwo robi coś nie tak.
I państwa członkowskie negocjują wówczas z komisją, czy mogą to zrobić w ten sposób, czy lepiej byłoby, żeby zrobiły w ten sposób, bo na przykład ich warunki w ich kraju są takie. I to polegało na rzetelnych rozmowach, merytorycznych rozmowach. A my nauczyliśmy Komisję Europejską i całą Unię Europejską od 2015 roku, że obracamy się na pięcie, rząd obraca się na pięcie i mówi nie, bo nie. Dobra, ja się mogę nie zgodzić, ale dam merytoryczne argumenty. Dlaczego się nie zgodzę? Dlaczego proponuję inne rozwiązania? Złóżmy propozycje. Ostatnio mieliśmy wizytę Komisji do spraw klimatu, Senackiej Komisji do spraw klimatu w Unii Europejskiej. Między innymi spotkaliśmy się również z komisarzami i spotkaliśmy się ze sprawozdawcami takiego pakietu Fit for 55. To jest ten pakiet klimatyczny. I rozmawialiśmy, dlaczego na przykład są takie rozwiązania, które dla Polski może nie są najlepszymi rozwiązaniami. I sprawozdawcy i komisja mówiła, no dobrze, ale myśmy od rządu nie dostali żadnej propozycji. Żadnej. Nam mówiono tylko nie i już, albo nie mówiono nic. Więc jeżeli Komisja Europejska nie dostaje żadnej propozycji merytorycznej rozwiązań, w jaki sposób to chce rozwiązać i one są w standardach europejskich, ale są wyjątkowe dla danego kraju, to oczywiście można byłoby wynegocjować jeszcze lepsze warunki dla Polski. Ale my tego nie robimy. Senator Danuta Jazłowiecka, Platforma Obywatelska, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla państwa. Cała rozmowa na radio.opole.pl.